Jak myślisz, która z tych dwóch liczb jest większa? A może są sobie równe? W dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak to sprawdzić, korzystając z umiejętności włączania czynnika pod znak pierwiastka sześciennego. W poprzednim filmie wykazaliśmy, że pierwiastek sześcienny z 250 jest równy pięciu pierwiastkom sześciennym z dwóch i nazwaliśmy tę czynność wyłączaniem czynnika przed znak pierwiastka sześciennego. W tym filmie poćwiczymy sytuacje odwrotne. Przydatne nam będą do tego sześciany kolejnych liczb naturalnych. Czy pamiętasz ich wartości? Zatrzymaj film i uzupełnij podane przykłady. A później sprawdź, czy twój wynik zgadza się z moim. A teraz przykład. Mamy cztery pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. Zastanów się, jakie prawa matematyczne musimy wykorzystać, aby czwórkę włączyć pod znak pierwiastka? Możemy na przykład wykorzystać prawo mnożenia pierwiastków tego samego stopnia. Widzimy na naszej liście, że 4 do potęgi trzeciej wynosi 64. Oznacza to, że liczbę 4 możemy zapisać jako pierwiastek sześcienny z 64. Później korzystamy z zasady mnożenia pierwiastków tego samego stopnia. Zapisujemy pod jednym pierwiastkiem 64 razy 3. Wynik to pierwiastek sześcienny ze 192. Kolejny przykład. Minus 2 pierwiastki 3 stopnia z 7. Spróbuj samodzielnie włączyć czynnik pod znak pierwiastka, a później sprawdź, czy Twój wynik zgadza się z moim. Jak myślisz, czy moglibyśmy pod znak pierwiastka włączyć liczbę minus 2? Oczywiście, że tak. Wiemy, że minus 2 do potęgi trzeciej to minus 8. Więc pod pierwiastkiem sześciennym zapiszemy iloczyn minus 8 i 7. Otrzymujemy pierwiastek sześcienny z minus 56. W tym przypadku możemy także postąpić nieco inaczej, pozostawiając minus przed znakiem pierwiastka, a włączając pod znak liczbę 2. Spróbujmy zatem to zrobić. Zaczynamy tak samo jak w poprzednim przykładzie. Liczbę przed pierwiastkiem zapisujemy w postaci pierwiastka sześciennego. 2 do potęgi trzeciej to 8, czyli 2 to pierwiastek sześcienny z 8. Wobec tego zapisujemy równa się minus pierwiastek sześcienny z 8 razy 7, a to jest minus pierwiastek sześcienny z 56. Zauważ, że mamy ten sam wynik, gdyż minus spod pierwiastka sześciennego. Można wyłączyć przed znak pierwiastka. Na następnej planszy pokażę Ci, jak te działania można wykorzystać w zadaniach. Sprawdź, czy prawdziwa jest równość. 3 pierwiastki sześcienne z dwóch podzielić przez 2 pierwiastki sześcienne z trzech równa się pierwiastkowi sześciennemu z liczby 2 i 25. Zajmiemy się lewą stroną tego równania. Prawą po prostu będziemy przepisywać. Najpierw musimy włączyć 3 i 2 pod odpowiednie znaki pierwiastków, czyli zamienić te liczby na pierwiastki sześcienne. Wiemy, że 3 to pierwiastek sześcienny z 27, a 2 to pierwiastek sześcienny z 8. Zapiszmy więc pierwiastek sześcienny z 27 razy 2 podzielić przez pierwiastek sześcienny z 8 razy 3. Iloraz pierwiastków jest równy pierwiastkowi ilorazu więc możemy zapisać całe działanie pod jednym pierwiastkiem sześciennym. 27 razy 2 podzielić przez 8 razy 3. 27 razy 2 to 54 a 8 razy 3 to 24. Wobec tego mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 54 podzielić przez 24. A to jest równe pierwiastkowi sześciennemu z dwóch całych i 25setnych. Widzimy, że lewa strona jest równa prawej. Zatem równość jest prawdziwa. Teraz przykład dla ciebie. Jedna druga pierwiastka sześciennego z czterech jest równa pierwiastkowi sześciennemu z jednej drugiej. Sprawdź, czy równość jest prawdziwa, a później porównaj swój wynik z moim. Zaczynamy tak samo. Zamieniamy jedną drugą na pierwiastek sześcienny. Będzie to oczywiście pierwiastek sześcienny z jednej ósmej. Pod spodem przepisujemy, że mamy pierwiastek sześcienny z jednej ósmej razy pierwiastek sześcienny z czterech. Teraz. Obie liczby zapisujemy pod jednym znakiem pierwiastka i widzimy, że czwórkę możemy skrócić z ósemką i otrzymać w mianowniku 2, co oznacza, że otrzymujemy pierwiastek sześcienny z jednej drugiej. Widzimy teraz, że lewa strona jest równa prawej, więc ta równość jest prawdziwa. Przyszła pora na zadanie z początku filmu. Porównaliśmy tam pierwiastek sześcienny z 6 i półtora pierwiastka sześciennego z dwóch. Zapiszmy półtora w postaci pierwiastka sześciennego. Będzie to pierwiastek sześcienny z 3 całych i 375 tysięcznych. Zapisujemy obie liczby pod jednym pierwiastkiem i mnożymy. Otrzymujemy pierwiastek sześcienny z 6 całych i 75 setnych. Teraz jasno widać, że 1,5 pierwiastka sześciennego z dwóch jest większe od pierwiastka sześciennego z 6. W tej lekcji nauczyliśmy się, jak włączać czynnik pod pierwiastek sześcienny. Potrafimy to zrobić dla liczb naturalnych, całkowitych, a także wymiernych. Włączanie czynnika pod znak pierwiastka przydaje się przy porównywaniu pierwiastków. Obejrzyj pozostałe filmy o pierwiastkach sześciennych, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja tv.